Na weekend nagram dwie sceny z Oto jest Kasi. Będzie to Dziadzio Hilary zapomniał oraz Dostałam dwóję. Także zaczynajmy. Nie było prawie dnia, żeby po południu nie zjawił się ktoś w odwiedziny. Kasia dawniej bardzo lubiła gości, teraz jednak chowała się przed nimi. Nie chciała nawet wyjść, żeby się przywitać. Każdy, kto przychodził od progu, potrząsał wiązanką kwiatów i wołał: gdzie macie wasze maleństwo? Pokażcie, jak wasza Agnieszka wygląda. I zaraz mama, tatuś, jeżeli był w domu, Jurek, wszyscy z wielkim zapałem prowadzili gości do pokoju rodziców, gdzie w świeżo odnowionym łóżeczku leżała Agnieszka. Kasia wtedy wycofywała się po cichu do drugiego pokoju i udawała, że odrabia lekcję albo się bawi. Udawała tylko, bo naprawdę z chmurną miną nasłuchiwała uważnie, co tam mówiono o małej siostrze. Dziś jednak, gdy tylko Jurek drzwi otworzył, od razu w przedpokoju rozległo się znajome sapanie i znajomy, miły głos. Uf, uf, panie Dziejku, takem się do was śpieszył po tych schodach, aż się zasapałem. Kasia jednym skokiem wypadła do przedpokoju. Och, dziadzio Hilary, ciocia Klocia. Przypadła do dziadzia, przytuliła twarz do jego rękawa. Tak się cieszyła, że się wreszcie pokazał. Więc jednak ktoś przyszedł zobaczyć nie Agnieszkę, tylko do niej. Przyszedł. Do Kasi. Chodź, dziadziu, chodź. Pokażą ci moje zeszyty. I obrazek pokażą. Wiesz, dziadziu, do klasowej gazetki. Zaraz, zaraz, sapał dziadzio. Wszystko, panie Dziejku, obejrzymy, ale duża panna z ciebie, panie Dziejku. Tylko się rozbiorę. Już mama wyszła, witała się serdecznie z dziadkiem, z ciocią. Jurek pomagał zdjąć płaszcza. Ja też pomogę, ja też, domagała się Kasia. Jak się czujesz, moja droga? Zapytała mamę ciocia Klocia. Dobrze, to pięknie. Dziadziu, daj szalik, daj, ja go powieszę, wtrąciła Kasia. Dziękuję ci, panie Dziejku. Dziadzio oddał szalik i zbliżył się do mamy. A, powinszować córy, Marysiu, powinszować. Kasia na te słowa aż pokraśniała z radości. Kochany dziadzio, proszę, jak chwali ją przed mamą. Pewnie jest za co, że taka uważna, że pomaga starszym rozebrać się, naprawdę kochany dziadzio. Kasia miała ochotę uściskać go z całego serca. Dziękuję, dziękuję, uśmiechnęła się mama. Jest czego winszować. Kasi było tak przyjemnie, tak radośnie, że i mama ją chwaliła. Podniosła w górę głowę, pochyliła ją lekko, to na lewo, to na prawo, pomrużyła oczy. Te minki miały znaczyć, że ją nieco pochwały krępują, bo jest taka skromna, taka grzeczna, ale gdyby chcieli chwalić jeszcze, to proszę bardzo, jak najwięcej. Tak miło jest tego słuchać. Nagle Kasia spostrzegła, że nikt na nią nie patrzy, nikt nie zwraca uwagi na jej miny. Dziadzio zrobił parę kroków w stronę pokoju rodziców i spytał: a gdzie to ona leży, ta wasza córa, panie Dziejku? Ciocia Klocia to samo. Pokaż nam ją, Marysiu, tacy jesteśmy ciekawi. Kasia rzuciła się nagle między mamę a dziadziusia. Dziadziu, nie, nie idź tam, ja ci pokażę. Jurek odsunął ją stanowczo. Jak ty się zachowujesz? Dziadziu, kochany, zaczęła znowu Kasia. Zaczekaj, córeczko, tłumaczyła mama. Puść gości do Agnieszki. Goście zatrzymali się trochę niezdecydowani. Bo ja dziadziowi pokażę zeszyty. Dziadzio chce zobaczyć obrazek. Ja wierszyk nowy powiem, wyliczała rozpaczonym głosem Kasia. Za nic nie puści dziadzia do Agnieszki. Zabieraj się,
– ostro zawołał Jurek. – Smarkata jedna. – Czekaj, panie dziejku – łagodził jak umiał dziadzio. – Przyjdziemy do ciebie, dziecko drogie. Za chwilę przyjdziemy. Tylko najpierw przywitamy, panie dziejku, twoją siostrzyczkę, a potem do ciebie. Dziadzio chciał pogłaskać Kasię po głowie, ale dziewczynka odchyliła się w bok. Ciocia Krocia objęła Kasię i przytuliła do siebie. – Chodź, Kasieńko, pokażesz nam Agnieszkę. Na pewno jest śliczna. A jakie ma włoski, jasne czy ciemne? – Nie wiem – sucho odpowiedziała Kasia, wysuwając się z objęć cioci. – Nie wiesz? – nie mogli uwierzyć zarówno ciocia, jak i dziadzio. – O, Agnieszka się obudziła. Otworzyła oczki – zawołał Jurek z pokoju. Teraz już nikt nie zwracał na Kasię najmniejszej uwagi. Wszyscy pośpieszyli do Agnieszki, tylko mama, sądząc widocznie, że Kasia tego nie słyszy, powiedziała do cioci przepraszająco. Kasia jest taka zazdrosna o małą, niezmiernie się tym martwię. Ale Kasia posłyszała i aż brwi zmarszczyła z wysiłku, żeby zrozumieć, co to znaczy zazdrosna. Tyle jedynie pojęła z tego, że mama o coś ma do niej pretensję. Nie weszła do pokoju, tylko słuchała z daleka, czujnie chwytając każde słowo wypowiedziane nad łóżeczkiem siostry. – Jaka milutka! – zachwycała się ciocia. – No, 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 ale duża panna, panie dziejku. – Ładna panna! – zdumiewał się dziadzio Hilary. – Jakie ma długie rzęsy! – wykrzykiwała ciocia. – A rączki jak kwiatuszki, panie dziejku! – dopowiadał dziadzio. Potem jedno przez drugie na zmianę. Grzeczna, nie boi się nas, nie płacze. Od razu widać, że dobre dziecko, panie dziejku. Cioto, cioto, wyśpiewywała ciocia, machając przed nosem Agnieszki grzechotką. Bim bam, bim bam. Dziadzio widocznie nie chciał być gorszy. Wyjął swój zegarek na łańcuszku i kołysał nim w powietrzu, żeby zabawić małą. Kasia podpatrywała to wszystko. Potem spojrzała na swoje ręce, o wiele większe niż dłonie Agnieszki. Po chwili, zbliżywszy się do lustra, oglądała bardzo uważnie swoje rzęsy. – Dziadziu! – zawołała wyraźnie rozdrażniona. – Chodź teraz do mnie. Dziadziu, obiecałeś. – Kasieńko, nie przeszkadzaj dziadziowi – odezwała się mama. – Zaraz, zaraz, panie dziejku. Przyjdę, a jakże bim bam, bim bam. Kasia odwróciła się gwałtownie i dużymi krokami, naumyślnie stąpając głośno, odeszła do swojego pokoju. – Nie potrzebuję wcale, niech nie przychodzi – pomyślała. – Wielkie rzeczy. Nie potrzebowała, ale wciąż nasłuchiwała, czy odezwą się kroki, czy dziadzio przyjdzie zobaczyć zeszyty, posłuchać nowego wierszyka. Myślała wielkie rzeczy, ale było jej tak bardzo smutno, gdy siedziała tu sama jedna – podczas gdy oni wszyscy wesoło tam rozprawiali o czymś i śmiali się. Zegar raz wydzwonił godzinę i drugi. Dziadzio nie przychodził. W końcu głos odezwał się w przedpokoju. – Nie idźcie jeszcze – prosiła mama. – Dziadziu, miałeś porozmawiać z Kasią. Ona ciebie tak lubi. – Nie możemy już zostać dłużej, kochanie. To głos cioci. Umówiłem się z przyjaciółką. O 7 musimy być w domu. – Pospiesz się, tatusiu – zwróciła się ciocia do dziadzia – bo naprawdę już późno. – Oj, panie dziejku, rzeczywiście – westchnął dziadzio. – Tak się zabawiłem z Agnieszką, że o Kasi zapomniałem. Na przyszły raz zobaczę jej zeszyty. – Gdzież to się panna schowała? A z nauką dobrze jak zawsze? – Całe szczęście, że chociaż z nauką dobrze – powiedziała mama – bo w ogóle to… Mama coś cicho opowiadała, czego Kasia nie mogła dosłyszeć. Po chwili Jurek przybiegł do Kasi. – Chodź, pożegnaj się z ciocią i z dziadziem. Kasia miała głowę opartą na ramieniu, udawała, że zasnęła przy lekcjach. Gdy brat przyszedł, nie odezwała się ani się nie poruszyła. – Szczęście, że z nauką dobrze – powtórzyła w myśli słowa mamy. Ale od siebie jeszcze dodała – aha – goście poszli bez pożegnania z Kasią. Drzwi za nimi trzasnęły głucho, nieprzyjemnie.
A teraz dostałam dwóję. Pani aż ręce rozłożyła ze zdziwienia. Kasiu, Kasiu, co się z tobą stało? Nie poznaję ciebie. Kasia nie spuściła głowy, ale zaczerwieniła się i zagryzła wargi. Milczała uparcie. Dlaczego nie nauczyłaś się wiersza? Spytała pani. Cała klasa zamarła w bezruchu. Działo się coś bardzo niezwykłego. Taka dobra uczennica już od paru minut stoi i ani be, ani me. Jakby nie umiała w ogóle mówić. Nawet teraz nie odpowiedziała na pytanie pani, tylko oczy na nią podniosła, chmurne i zacięte. Wreszcie pani powiedziała. Nie ma rady. Kasiu, dostaniesz dwójkę. Ewka jęknęła głośno na całą klasę. Ach jej. Kasia drgnęła i skuliła ramiona, ale dalej milczała. Patrzyła tylko z napięciem, z ogromnym napięciem, jak pani wzięła do ręki pióro. Stało się. Pierwszy raz. Odkąd? Kasia chodzi do szkoły, przy jej nazwisku w dzienniku został wpisany zły stopień. Wracaj na swoje miejsce, poleciła pani. Och, Kasiu, wyszeptała przejęta Ewka, gdy koleżanka znów siadła koło niej. Kasia odwróciła głowę w inną stronę. Czuła doskonale, że wszystkie dziewczynki i wszyscy chłopcy w klasie patrzą teraz na nią. Nagle ogarnął ją strach. Co ja zrobiłam? Przecież umiałam, dobrze umiałam. Posłyszała, jak Magdzia przekonywała kogoś. Ona poprawi tę dwóję, zobaczycie. Co to dla niej znaczy? Znów będzie miała same piątki. Pewnie, że jak zechcę, to poprawią. Dla mnie to nic, pomyślała Kasia. A tymczasem niech się mama i tata martwią, bo to przez nich ta dwuja. Niech mają. I na samą myśl o tym poczuła jakąś niedobrą radość. Obejrzała się na kolegów, a Magdzie pokazała ukradkiem język. Magdzia zupełnie osłupiała na ten widok. Już do końca lekcji Kasia nie miała pojęcia, o czym pani mówi. Nie słyszała ani jednego słowa. Nawet nie zapamiętała, co zadane na jutro. Ledwie dzwonek zadźwięczał, w klasie zrobił się ruch. To niesprawiedliwe, niesprawiedliwe, krzyczała rozogniona Ewka. Kasia ma same piątki, pani nie powinna jej stawiać dwójki. Dlaczego niesprawiedliwe? Zdziwiła się głośno jedna z dziewczynek. Nie umiała przecież. Nieprawda, na pewno umiała, przekonywała Ewka. Kasiu, prawda, że umiałaś? Powiedz, że umiałaś. Gdyby umiała, to by odpowiedziała, wmieszał się jeden z chłopców. Nie umiała, nie nauczyła się. Kasia tupnęła nogą. A właśnie, że umiałam. Teraz już nic nie rozumieli z tego wszystkiego. No to dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Przedrzeźniała Kasia, potrząsając gniewnie głową. Dlatego, że nie chciałam odpowiadać i już, nie chciało mi się, powtórzyła jeszcze raz, patrząc wyzywająco na kolegów. To ci kawał, gwiznął Jędrek. Jak mamę kocham. Ale inne dzieci były oburzone. Przecież niedługo koniec roku, inni poprawiają swoje stopnie, i Antolka, i Michaś, a ty dwóję łapiesz. Jak my teraz wyglądamy? Ale Kasi nie obchodziło wcale, jak tam oni wyglądają. Dostała ze stopień, bo tak się jej podobało. A im wszystkim nic do tego. Czego się czepiacie? Oburzyła się i odwróciwszy się tyłem, zaczęła coś przekładać w swojej teczce. Nie dlatego, żeby to było potrzebne, tylko aby pokazać dzieciom, że nic, ale to zupełnie nic sobie z nich nie robi. Nawet Ewce, która chciała objąć ją ze współczuciem, burknęła ostro. Odczep się, słyszysz? Najgorsza była Antolka, która spytała po prostu. Czego się na nas złościsz? Przecież nie zrobiliśmy ci nic złego. Tego już było Kasi za dużo. Podskoczyła do Antolki i szarpnęła ją za fartuch. A ty ile dwój oberwałaś, co? Patrzcie ją. Ale ja już teraz nie mam wcale dwój, hardo. Odpowiedziała Antolka, usiłując wyszarpnąć swój fartuszek z zaciśniętych palców Kasi. Niespodziewanie wmieszał się w to wszystko jeden z chłopców. Zostaw Antolkę, zawołał. Kilkoro dzieci zaraz mu zawtórowało. Zostaw Antolkę.
Ale ta obrona odniosła wręcz przeciwny skutek. Kasią ogarnęła taka złość, że aż jej w oczach pociemniało, sama nie wiedziała, jak to się stało. Że z całej siły pchnęła Antolkę w tył. A! Antolka, wywracając się, uderzyła głową o kant ławki. W tej chwili weszła do klasy pani. Chodź. Co wy tu robicie? Dlaczego jesteście w klasie? Antolka, co się stało? Zrobiło się cicho. Antolka podniosła się z podłogi i powiedziała szeptem. Nic, ja tylko upadłam. Nie patrzyła na Kasię. Uderzyłaś się? Zaniepokoiła się pani. Nie. To biegnijcie na podwórko. Teraz wszyscy rzucili się do drzwi, jakby każdy chciał jak najszybciej opuścić klasę. Na podwórku niby próbowali się bawić, ale zabawa nikomu nie szła. Wprawdzie Jędrek zaczął gonić się z Kazikiem, jednak już po chwili przystanęli obaj, żywo o czymś rozprawiając. Kasia, stojąca z boku, doskonale widziała, że wciąż na nią popatrują. Pewnie o mnie gadają. Wielkie rzeczy, co mi tam? Ale oto przybiegła Ewka, aż ręce składała, prosząc. Kasiu, przeproś Antolkę. Przecież naprawdę to ona nie uderzy... Ona się uderzyła, jak ty ją pchnęłaś. Nie, nie chcę, nie przeproszę. Niech się nie czepia, odparła Kasia zdecydowanie. Za nic w świecie nie przeprosi Antolki. Ach, jaki dziś okropny dzień. Wszyscy są przeciw Kasi. Nawet nie można zawołać na Antolkę skarżypyta, bo właśnie nie naskarżyła. Dwie koleżanki z tej samej klasy przechodziły obok, rozmawiając głośno. Ale Antolka to dopiero dobra koleżanka. O, Kasia oberwałaby za swoje, gdyby Antolka powiedziała. Pewnie, że oberwałaby. Kasia poczuła nagle, że już ani chwili nie wytrzyma dłużej w szkole, że już po prostu patrzeć nie może na koleżanki i kolegów, że za nic nie wróci z nimi do klasy. Wpadła do szkoły, pędem przebiegła długi korytarz. Chwyciła swoją teczkę. Wybiegła za szkolną bramę, mimo że dzwonek właśnie ogłaszał początek następnej lekcji. W domu mama przestraszyła się nie na żarty. Co się stało, Kasiu? Że wracasz o tej porze. Jesteś chora? Kasia rzeczywiście miała rozpaloną twarz i błyszczące oczy. Nie, powiedziała. Nie jestem wcale chora, ale dostałam dwóję. O Antolce jakoś nie chciała wspominać. Jak to dwóję? Ty? Nie mogła zrozumieć mama. Więc Kasia, patrząc prosto w twarz mamy, powtórzyła dobitnie. Tak, dwóję, z polskiego. Jakże bardzo mama się zmartwiła. A Kasia? Kasia tylko wzruszyła ramionami, a potem jakby nic, pomaszerowała w płaszczu i berecie do swojego pokoju. Do zobaczenia wkrótce.